Zaraz wam coś tu nagram, tylko bez tabliców rejestrowacyjnych. O. Maszynerię. Przywożą nam tu cement na budowę. No i kolega tam śmiga priencem z rozścielaczem. No i sypie tego cementa, także będziemy musieli, kurwa, przemknąć na chwilę łupnę. Pojechać jak w konserwie. Nawiewy wszystko mam powyłączane. Też zdolny zawodnik tutaj tym jeździ. Kurde, i tym śmiga, i recyklerem. I tak samo na spychu pracuję. No widzicie, jak to tam wygląda sobie. No. Także to sobie mamy. Oj. Tak to wygląda, zanim mnie zakurzy. Muszę się na chwilę rozłączyć, bo cofamy. No i widzicie, tak to wygląda to kurzenie na budowie. Sypią ten cement. Później coś tam zobaczymy, co będą sypać. Nie będę tu się, kurwa, zgrywał na najmądrzejszego, jak ten mały znawca rolnictwa teraz chce zostać. Opowiada wszystko. No zobaczymy. Coś mi tam gadali, jak to się robi, ale nie chcę was nakłamać. Będziecie naocznymi świadkami. Czyli na zagęszczoną glinę sypią cementa. Ładnie się tam kurzy, nie? No nic ciekawego, to wam nie nagrywam. Później wam nagram, jak będzie może mieszanie, albo tam jakieś inne warstwy będą wsypywane i jak to tam wygląda. Także do później. No i zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Załadunki, niezaładunki. Pan operator jak płynnie pracuje. Nagrywam z daleka, bo się boję, żeby mnie nie zwolnili z pracy. Bo co ja będę biedny lobił, kurwa, będę musiał kłamać na moich filmach, żeby mieć wyświetlenia, bo to kłamstwa są najfajniejsze w idealnym świecie, tylko kłamstwem się zdobywa, kurwa, leśpek i siaciunek. Jest ogólnie śmiesznie. Jak kolega ruszy, to oczywiście wyłączam nagrywanko, żebym mógł podjechać, żebym się nie wpierdolił nigdzie, nie? Tam sobie pędzik z rozcielaczem stoi, no i tak to mija dzień na budowie. I teraz chciałem staremu foliarzowi Grubasowi powiedzieć, że tam płaczesz, że będziesz robił pozew zbiorowy odnośnie hejtu. Stary, kurwa, Grubasie tępy, zobacz, ile czasu trwają, kurwa, moje sprawy i trzeba poganiać policję, kurwa, i w ogóle, bo oni mają troszkę tak wyjebane na YouTube'a, nie? Czyli wychodzi na to, że na YouTubie można niemalże wszystko, kurwa. Nie można. Tylko, że trzeba ich odpowiednio zmotywować, a ja już, kurwa, sądy kiedyś żem zmotywował do uczciwości, a nie do wydawania chujowych postanowień. To teraz z policjantami, kurwa, tymi od cyberprzestępczości i takich tam, jakoś to się tak dziwnie nazywa, ta ich komórka, też se poradzę na spokojności. No i zobacz, prosiaczku, jeszcze nie odebrałeś, kurwa, w zasadzie ty to nie miałeś za co, kurwa, ty byś przyszedł tego swojego, tego syna twojej żony byś może przyszedł, kurwa, sekurował na tym, na rozprawie, ale teraz będzie też jedna przeciwko tobie, kurwa, Grubasie tępy. Po prostu widzę, że ci, kurwa, zbieracze popuściły, to dostaniesz prezenty od dużego mnie. Ja już nie jestem duży, kurwa, dla was to już jestem wielki albo przeolbrzymi, kurwa. Szczury jebane. I teraz tak, pozew zbiorowy będziesz robił przeciwko ludziom, którzy was hejtują. Kurwa, pierwsze, nie dojdzie to do skutku, to ci od razu mówię. Bo, kurwa, u mnie zarodo, ile się muszę, kurwa, naszarpać ze wszystkimi. I dlatego to tak długo trwa. A zwykłe sprawy ważniejsze, kurwa, to mają odstępy roczne, jak już miały dawno temu nadany bieg. Naprawdę, jak jest coś bardzo ważnego, to oni przyspieszają, ale przez tą kurwę wirusa, czy jak to tam się, kurwa, ta dziwna zagrywka, ten eksperyment nazywa, wszystko jest tak przyjebane, że się w głowie nie mieści, nie? No i teraz, co jeszcze chciał powiedzieć? Grubasie, a jakby tak, kurwa, hipotetycznie, kurwa, tam szanse są, kurwa, bliskie zero, to w procentach się nie określi, tylko w promilach, że tobie się uda.
czyli tam 0,2 promila, obstawiam, że jakby kurwa cud Boży się stał, żeby taka sprawa doszła do skutku, to pamiętaj, za mówienie i pisanie prawdy nic nie zrobią. Jedynie za pomówienia, ale za hejt to cię kopną w dupę, nie? A drugie to jakby kurwa teraz wszyscy poblokowani u was ruszyli do boju, toż kurwa twój kanał ściekowy zostałby kurwa zatopiony. Spłynąłby kurwa kanałem do oczyszczalni, by was tam kurwa przeczyścili. No, także co ja ci tam powiem, kurwa? Stoisz gruby na przegranej pozycji i tylko się pogrążasz, że ciocia Asia to jest mój kanał. O, widzicie, jadę. Nie wiem, czy zobaczycie, ale jak rozcielacz kurde kurzy. To jest dopiero kurwa jazda. Tam nie ma litości. Tutaj chłopa nie będziemy nagrywać. Ważniejszy jest ścielaczyk do cementu. Muszę się kurde zacząć zamykać, bo kurwa nawet na tablecie to mam. Ja pierdolę, z milimetry kurzu. Ciekawe, czy przed Stacha zdążę wjechać. Przed naszego szatana drogowego. Koleżka lata tym pędem, ale jest przejebane. Po prostu przejebane. Zobaczcie, jak to się tam kurzy na tą maszyną. Kurwa, ale świata nie widać. O Jezu, co mnie tam kurwa? Nie, Stasia nie ma. A nie grzebie coś tam przy kozidle. Patrzcie, ludziska, kurwa, to... Toż to je Armagedon, to je burza, kurwa, piaskowo-cementowa. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda burza cementowa? Te lusterka mnie tam zasłaniają, o. Masakrator. Jeden wielki kurz. A ktoś tam pisał, pozdrawiam tego widza, kolego. Fajnie to napisałeś. Synem kurzu i wiatru jest Tuman, kurwa, czyli pozdrawiam wieprzka bollywoodzkiego Tumana, bollywoodzkiego Tumana, o tak. Bo on wódkę boli, nie wiem, wiem, że piwa tankuje, a do mnie się przypierdala, stary knur. No, także tak będzie się kurzyło, kurwa, za tobą, jak ja do ciebie przyjadę. Tylko ty, wieprzku, nie wiem, jak ty będziesz się chyba, kurwa, turlał, bo nie dasz rady uciekać. O, Stanisław mnie ucieka. Aligancko. Mamy czas, to sobie będę cofał tam, kurwa. Może ja skoncentrować na jeździe, to tam wyjebane mam, czy wy wszystko widzicie. Dobra, rozłączamy. Zobaczcie, jak flaczek splaczał tęczowy. Mówię, że to kurwa gnida nie ma kręgosłupa moralnego. Można go kurwa wycisnąć, wykręcić, bo to tęczowa gnida, kurwa. Patrzcie. Nie żebym ja to jadł, kurwa, tylko to będzie eksponat. A jak już kurwa zacznie kurwa gnić, pleśnieć, to go wyrzucę, niech go mrówki opierdolą na rowie gdzieś tam. Albo wrzucę go w buraki do jego kurwa krewniaków. Ha! A kiedy jesteś miętki, kurwa. To żelki z Biedronki przy tobie to kurwa skała. Jesteś kurwa w konsystencji meduzy, kurwa. Zobacz, jak ty będziesz się wciskał podczas jazdy. O, i tylko kurwa ten, a mały zobaczcie, jak się kurwa okopał. Wszedł kurwa w najgłębszy te... dołek na desce i schowany, a tutaj stary kurwa ten no knur bolidupski, zobacz jaki alkohol pije w pracy, Coca-Cola i to z ropuszki, a ponieważ jestem mocny i mocno gazuję, to kurwa mam mocny gaz do odcięcia, patrz kurwa, gaz do odcięcia. Nie będę męczył maszyny kurwa dla jakiegoś starego pedała, żeby się ucieszył. O, nam kamyk gdzieś dołożą i to coraz więcej i więcej. Także będzie śmiechu co nie miara. Tararara, tararara. No, Stachu, widzę, że idziesz do odcięcia. Dobra cię.
Zresztą, kurwa, my się tam we dwóch zmieścimy, do, ale mi tu stresu. Dawaj, Stanisław, dawaj. No tu jest miejsce. Panie Stasio, to jest miejsca tyle, że się spokojnie we dwóch miniemy. Nie musi pan ustępować. No o czym to ja gadałem? Że gazuję do odcięcia, bo mam mocny gaz, kurwa, w pracy. Ale ze mnie gazmajster, nie? Takiego gazu... Oj, tu jest ciężkawo. Ale zobaczcie, jak ładnie wyrównali tę drogę. Kurde, plusik, nawet mi się maska nie zakołysze. Chyba kamyczek nam dołożą. No, także chciałem powiedzieć, że w pracy nie piję. Czy jestem alkoholikiem, czy nie? No, generalnie nie czuję się, ale kurwa, jak to... To do mnie mawia, a piękna pani, do której chodzę, i to nie w piątki, ty kurwa wieprzu tępy, ta prześliczna, wysoka blondynka, to no jak się kurwa stany takiego podwyższonego, jakby to powiedzieć, podwyższonej agresji reguluje alkoholem, no to kurwa już mogą być niby jakieś tam przesłanki, ale ja tam się kurwa nie czuję i chuj. A moja prawda jest ważniejsza jak wasze kasztany. Dobra, kurwa, bo tu gdzieś mi się chujowo powpierdalały i co, przyjdzie się pytać, gdzie ją ma kiprować, żebym to sam ja wiedział. Dobry, mamy na budowie dzisiaj Monster Drag Race. Jake leci po twardym, ja po takim trochę bujowym. Ile ja jadę? 29, żeby mi nie grzechotało. No i się pościgamy. Nie no, kurwa, wygra, bo ona by tam się lepiej bujnęła, tylko też ją oszczędza. A mnie to zaraz Stasiu pewnie będzie chciał wyhamować. No, pościgamy się tak delikatnie. Pomódlcie się, żeby nie grzechotało. Ja mogę iść 60 na godzinę, kurwa, tylko szkoda maszyny. Zdążysz, Stachu? Zdążysz, ty jesteś twardziel, kurwa. Wyminiemy się bezstresowo. Nawet lusterkiem nie przyjebałem Stanisława. Ile my tu lecimy? 26 na godzinę teraz. Ehehe, kurwa, nie pakuj się tu, nie. Duży zawsze jest pierwszy. No ja też jestem pierwszy. Kurwa, już piszą o mnie duży, to teraz będę wielki, kurwa, dla nich. A ty, stary knurze, będziesz tak spierdalał, że się będzie kurzyło lepiej za tobą, jak za rozścielaczem do asfaltu. Do tego, do cementu. Kurwa, tchórz mnie zaprasza, bo kurwa... Chcę, żeby mnie policja zamknęła tam, gdzie moje miejsce. No i kurwa zgłosisz i powiedz, co ty kurwa zgłosisz? Że ja se kabaret urządziłem kurwa na YouTubie. Tak jak wy kurwa patofarmę. Aj, i patofarmera pozdrawiam. Tam kurwa widać spija śmietanę z tęczowego ryja kurwa, czy tam kija, czy Bóg wie jak. Ja tam gejowskiego porno nie oglądam, bo mnie to nie interesuje, tak, ale widzę, że takie zagrywki mają sobie kurwa rowa liżą. Strasznie tych kurwa knurów boli prawda, czyli knur boli dupski, jakby ci to powiedzieć, i twoi wyznawcy, chuj wam w dupę i w męską pizdę dżazga jeszcze, nie? To będzie bolało coraz bardziej, kurwa, zobaczycie, jaki plan mam chytry na was. Kurwa, piekło. Nie, że będzie piekło, kurwa. Mam taki rozpierdol urządzę, kurwa, internetowy, że się o, kurwa, smarki popłaczecie, kurwa. Tylko sobie, kurwa, nic jeden z drugim złego nie róbcie, bo tak jak mówiłem, wasze komentarze, kurwa, gdzie tam piszecie, już są praktycznie moje. Zostaną użyte przeciwko, kurwa, wam. Pozdrawiam, tęczusi.
Bo jeden i drugi, kurwa, jest malusi. Dobra, kurwa, bo to jest ciężki temat do zawracania. Zobaczcie, jak rozpierdoliłem tę drogę. A, i miałem wam nagrać, jak tamte drogi żem porównał. Ale się ścigałem z chłopem, to było ciekawsze. Ja już wykiprowałem, a on mnie dopiero dogonił, nie? Także jest dobrze. Jest jak ma być. Fachowo i zawodowo. Teraz by wypadało, o kurwa, kiper opuścić. No i słuchajcie, parę razy miałem to nagrać, ale za każdym razem zapominam. Jak się dobrze zajeżdża po drodze, widzicie, to się nie robi kolejna. Ta droga rano była podobna, może w ciut gorszym stanie, może troszkę lepszym miejscami. Tu tam giedoły są, gdzie się kurwa autentycznie zapada. Ale zobaczcie, tych co robią kolejny, to nazywają, tutaj mój szef na nich woła kolejarz, że ich nienawidzi jak skurczywych, bo to tylko katują maszyny. A my wiemy jak jeździć i po prostu sobie naprawiamy każdym przejazdem tą drogę, nie? Spoko. O, kolega leci, niech sobie leci, zaczekamy. Poczytam co jest w komentarzach, zobaczcie podrolnikowo.pl. Komentarz pod tym takim słynnym celebrytą, co nagrywał pornole na TikToku i kiedyś mnie wyobrażał. Ciekawa dyskusja się rozpętała, tam trochę po mnie cisnęli, to się odezwałem. Zobaczymy jak chłopina tutaj przyjeżdża i będzie szybsza akcja. Ależ to kurzów zburza na potęgę. A rano było fajnie, bo po deszczu nie było nic widać, nie? Kolegi już nie nagram. Lata, lata. No, także zapraszam was tam do komentarzy, jest śmiesznie. Kurwa. Pamiętajcie, prawda zawsze górą.